Wielu lęborczan intryguje kwestia drogi S6, dlatego włodarze naszego miasta i powiatu wybrali się do Warszawy na spotkanie z ministrem transportu, budownictwa i gospodarki wodnej Sławomirem Nowakiem. Tematem rozmów, jak nie trudno się domyślić, była właśnie realizacja trasy szybkiego ruchu S6 Goleniów-Gdańsk, a w szczególności odcinek Lębor-Gdańsk. Starosta lęborski spotkał się z ministrem transportu w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył też m.in. burmistrz Lęborka. Spotkanie dotyczyło oczywiście najważniejszej w perspektywie najbliższych lat inwestycji drogowej Pomorza, drogi S6, w tym oczywiście tego odcinka, który nas najbardziej interesuje, a więc trasy kaszubskiej. Spotkanie miało na celu właśnie wyjaśnienie, jaka będzie przyszłość tej inwestycji. Co stoi na przeszkodzie, by prace ruszyły? Dzisiaj problemem jest brak wydanej decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Przedstawiciele tej instytucji, a także ich przełożeni, czyli generalny dyrektor, również byli na tym spotkaniu. Na spotkaniu byli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a więc tego podmiotu, który będzie ewentualnie ogłaszał przetarg i prowadził tą inwestycję. Efektem spotkania jest zapewnienie ze strony ministerstwa uściślenia działań w sprawie trasy szybkiego ruchu. Na miejscu starosta wspólnie z panem burmistrzem uzyskali zapewnienie, że te instytucje porozumieją się jeszcze ściślej tak, żeby jak najszybciej doprowadzić do tych wyników, które nas tutaj na Pomorzu najbardziej interesują. Na razie wiadomo tylko tyle, że istnieje szansa realizacji S6 w latach 2014-2020. Na ile tę szansę uda się zrealizować, zobaczymy.